Plażę mamy tu i tutaj ewentualnie będzie można jeszcze przepłynąć, a tu już jest takie wykłócenie. Na razie po tej lewej stronie jest tej wody troszkę, więc zobaczymy jak będzie dalej. Ktoś tu zrobił taką zaporę z kamieni i jest tej wody trochę stąd płynąc. Spokojnie tutaj jest wody po kolana, także ten odcinek tutaj płynie się w miarę. I tutaj ten odcinek przy tej brzegu aż do tego słynnego miejsca tutaj jest w miarę. Zaraz zobaczymy jak tam przy... już widać tam takie gałęzie na tym drzewie, jak tam z przepłynięciem tym. I tak to wygląda. Tu jeszcze sztywny kajak może by się przepchnął, ale tu widać, jakby ktoś stamtąd płynął, to tutaj może być problem. I tam wciąga. Dlatego lepiej jest tutaj. Widać, że ktoś jeszcze zrobił taki zapory. Kajaka musi wysiąść. Jak się płynie, widać, że woda ciągnie tutaj na te gałęzie. Czyli trzeba po prostu tutaj w lewo, jak mój kajak stoi, jak najbardziej do lewej. Tu jest taka cofka. I tu jest przykosa. Widać, że nagle robi się głębiej. No. Jeszcze metr, półtora ode mnie. I tak tutaj blisko brzegu nurt jest naprawdę silny i ciężko jest czasami z dwuosobowym sztywnym kajakiem tutaj manewrować. Widać jak tutaj gałęzie są i tu można spłynąć przez te gałęzie. I chwilę się płynęło w miarę normalnie. I tutaj znowu będzie wypłucenie. Tu już jest wypłucenie. Niestety ciężko będzie dwuosobowym kajakiem tu przepłynąć. Krótki fragment trzeba po prostu będzie. Najlepiej tam jak we wodzie wystaje taki kamień. Tam do... Oprócz tego, poza tym wypłuceniem, tutaj już się płynie w miarę. Jest tej wody. Nawet tutaj blisko brzegu lewego da się płynie. Kolejny odcinek, gdzie no zobaczymy, czy się będzie dało przepłynąć, czy będzie wypłucenie. Tam przypuszczam, że lewą stroną trzeba będzie przepłynąć. I tutaj jest trochę takiego nurtu. No, tam widać, że taki jęzor aż do tamtego brzegu tam dociska. Zobaczymy, na ile mi się uda jedną ręką pokierować. Na pewno dociskać będzie do brzegu. Udało mi się omina. Tu już głębokość jest w miarę. Tak to wygląda. I wystające korzenie. No ja mijam tutaj tą stroną. To jest chyba takie najlepsze.
Teraz można było albo w prawo, albo można tutaj w lewo. Tylko trzeba uważać, żeby nie wpłynąć w brzeg. I tak tu. Spróbuję to sfilmować, trzymając tablet w kolana. Ja płynę na bardzo zwrotnym kajaku, więc tutaj... Ale widać, jak woda dociska. I ja już odbijam. I udało się przepłynąć. Jeszcze pokażemy, tak to wygląda. No i tutaj w miarę jeszcze tej wody jest. Lepiej się trzymać tutaj, powiedzmy tak, środka, bo tam jak się płynie, to tam może docisnąć trochę, tam takie widać, trochę szumi woda, taka piana. Po prostu są kamienie i klienci wpływają po prostu na te kamienie, osiadają, harują te kajaki. Lepiej jest po prostu już tutaj, tędy tak tutaj, prosto popłynąć. No i odpłynąwszy tyle od mostu, o, tu już widać pomarszczenie, czyli tutaj pewnie trzeba będzie wysiąść, tam troszkę dalej też. I tam w oddali, jak jest ten wysoki brzeg, tam taką kępkę niżej, taką wysepkę widać. I tam też prawdopodobnie trzeba będzie wysiąść. To jest ta uciążliwość raby przy niskich stanach, na tym odcinku Gdów-Bochnia. Ciężko powiedzieć, którędy płyną. No tutaj, powiedzmy, no, trzeba tak jakby na tą wyspę płynąć i później albo w lewo, albo w prawo. Ale jest niski poziom, więc na pewno się gdzieś zahaczy. Przedtem się tutaj pływało blisko tego, o, tutaj tego lewego brzegu, ale widać, jaki tutaj jest niski poziom. No zobaczymy. Tak. I tutaj jeszcze jest pułapka w postaci zwalonego drzewa. Kieruję się tutaj w tą odnogę. Tu trzeba uważać, szczególnie tam na końcu, bo kajaki do brzegu będzie. I tam na końcu będzie taki ostry zak. Niektórzy klienci w te kamienie wpływają. I od razu trzeba skręcać tutaj w prawo. Tu jest taka cofka i tu jest głęboko. O. Tak to wygląda. I proszę. I most drogowy. I za tym mostem będzie próg. I dopływając jeszcze nie jesteśmy przy progu. I przed progiem już widać gałęzie i kamienie wystające. Ewentualnie tu prawą stroną można przepłynąć.
No, tam jest most. I teraz widać już kamienie, których przy takich średnich stanach w ogóle ich nie widać. Przepływa się przez to. Dopiero próg było słychać. Próg już zarasta. Natomiast tutaj chyba niedawno wrzucili te kamienie. Co to ma na celu, to trudno jest mi powiedzieć. No. O, już by mnie przechyliło. No i teraz muszę płynąć. Przepłynąłem jedno. Teraz płynę bardziej tu na środek, bo kiedyś już tutaj byłem, to osiadłem na kamienia. Zobaczymy, czy tutaj uda się przepłynąć. Kiedyś to się przepływało tutaj. A, już widać. O, już osiadłem. Ale tablet bym zalał. Kalendarz jasna, muszę go schować. Tutaj na tych kamieniach osiadłem. No, no i widać, no, wiele się nie zdziało. Szału nie ma. Tam by można było. Kto to przewidział? Ciężko jest przez coś takiego przepływ. Ciężko. Tutaj przede mną też nie ma szału. Za chwilę jeszcze będzie ta rura. Także. No tutaj się prosi, żeby spłynąć tą prawą stroną, ale no jeśli ktoś nie ma umiejętności, to może być ciężko. Takim kajakiem jak ja teraz płynę, tutaj bez problemu się wykieruję, ale już 4,5 metrową dwójkę to już nie za bardzo. Dlatego lepiej czasami jest po prostu płynąć tam na to wypłucenie, przejść trochę, tam jest przykosa, wsiąść do wody i już na tym szerszym płynie, bo tutaj to no można wykiprować. No i próbuję tędy spłynąć. No tu jeszcze jakoś udało. Jak na sztorc wystające. Tak to wygląda. Trzeba uważać, lepiej tam jest. Tak wygląda i tam lewą stronę. I tak wygląda. Tutaj raba płynie, a tutaj stradonka wpada do raby. I tutaj już wąziutko jest. No i takie wypłucenia tam dalej też będzie następne. No i ty. Jest tych jaskółek trochę. I tutaj mają swoje norki, gniazda.